Z kim ona ma rozmawiać? Dzisiaj ten Arek mówił, że Włodek, złodziej, tu 8 butelek wina, wszystkim robi po prostu przypał, kradnie. Ten Włodek. Wczoraj było w teatrze komedia, wiesz? No. Rysia mi opowiedziała, że była Anita, nażarła się, no ale Arek mówi, to przecież wszyscy się nażerli. Ja mówię, to ja wiem. To ja wiem, że się wszyscy nażerli, a co się nie mieli nażreć. Ale Włodek kradł. Wszędzie gdzieś przypał robi. Nakradł różnych rzeczy. Ale przecież on nie jest biedny. Ale no to to jest pierdolnięty. No to jest... W świecie jeździ przecież na jakieś odległe kontynenty, gdzieś tam lata samolotami, a tutaj musi coś takiego robić, ja tak nie rozumiem. Słuchaj, on zbiera, a tu kradnie. On zbiera, a tu kradnie. No i taka robota. Taki biedny, wiesz. Jak kradnie, to jest biedny. A jak Mareczek zbiera do schowków, to z przyzwyczajenia. Dom, 5. schowkiem. Na ostatnim piętrze, na 14. piętrze, 2 schowki, 3. mieszkanie, a jeszcze piwnica. No zbiera, po co zbiera? No, raka ma na dupie. No i co? I po co zbiera? Na co zbiera? Po co zbiera? Na co David zbiera? Po co? Ty powinieneś wziąć siatkę i zawsze jak idziesz z tej lubelskiej, to co dają, to trzeba brać. Makarony, tu się już kończą. Przecież ryżu nie będziemy jeść cały czas. Ja jutro jadę, no to przecież wiadomo. Rano do roboty lecisz? Gdzieś tam sobie jadę. Wiadomo, że nie będzie mnie na tej. I tyle. No i co jeszcze? Także straszne rzeczy. I że Arek mówi, że ten Włodek złodziej. No i co? To ja jestem teraz tą ochroniarką, żeby tego Włodka pilnować, żeby nie kradł. Straszny złodziej. On jeszcze narobi tobie wstydu, bo zasłoń, zasłoń, zasłoń. Ja mówię, co zasłoń? Ta galeria Autograf zlikwidowana. Ja mówię, jak się patrzy na nas kierowniczka, tam dziewczyna. A ty takie pierdolisz głupoty. No. Złodziej.